Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andrzej i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku do First Looka z The Sims 4 Eko Życie, a jest nam dalej Madzia. Jestem dalej. Moi drodzy, witamy was w okolicy Evergreen Harbor i jak widzicie, są tutaj już trzy strefy, które mają jakby taką podziałkę, wyznacznik ekologiczny. Tutaj sobie możemy to oczywiście włączyć, to jest tryb śladu ekologicznego. Zobacz, jak zmienia się twój świat, włączając tryb śladu ekologicznego, możesz sprawdzić ślad ekologiczny każdego otoczenia i parceli. Teraz słuchajcie, my mieszkamy tutaj, zaraz wam oczywiście wszystko pokażę, już nas piękny domek się wyróżnia na tle wszystkiego, słuchajcie, przeładowany jest wszystkim, czym tylko może być przeładowany, także tak. I tutaj jest, słuchajcie, ten ślad ekologiczny jakby najlepszy, czyli to jest jakby chyba najbardziej czyste powietrze i chyba najbardziej czysta dzielnica, no nie? Tak to się prezentuje? Niby tak, ale jak weszliśmy tam, no to ulice wyglądają na razie nieciekawie. Tak, więc trzeba będzie to po prostu zmieniać. Tutaj, słuchajcie, mamy też apartamentowce i powiem wam szczerze, że my przez chwilę chcieliśmy grać w tym apartamentowcu. One wyglądają dość ciekawie, ale słuchajcie, balkony są jakby wyłączone z użytku. Nie możemy nic postawić na tarasie, więc się wycofaliśmy i poszliśmy do domku jednorodzinnego. Tak, jest jeszcze drugi apartamentowiec w tej okolicy. Tutaj. Ten. I tutaj też są, słuchajcie, parcele mieszkalne, także tutaj jest bardzo ekologicznie, w sensie dobre powietrze i ku dobrej drodze to idzie. Tutaj mamy, słuchajcie, wskaźnik neutralny i jak sobie wejdziecie w inne światy teraz, typu San Myshuno, typu Windenburg, czy Windenburg, jak woli kto czytać, to wszystko jest, słuchajcie, neutralne, no bo wiadomo, że gra dopiero musi jakby się dostosować do tego, jak wygracie gdzieś tam w swoich rozgrywkach. No i tutaj, słuchajcie, mamy dzielnicę przemysłową najbardziej, ślad ekologiczny przemysłowy. Przemysł prężnie się rozwija, czerp większe korzyści ze sprzedaży mediów, znajduj więcej rzadkich okazów kolekcjonerskich i wytwarzaj więcej mediów za pomocą agregatu oraz generatora wody. Także tutaj, słuchajcie, no nie jest za ciekawie, tak mi się wydaje przynajmniej. No i co, myślę, że możemy do nas... Co, czemu? A, no tak, już patrz, krzyczą nas. A czy my pójdziemy na spacer do tej dzielnicy przemysłowej, bo ja bym chciała zobaczyć, jak ona wygląda. Słuchajcie, przypominam też, że dzisiaj o 20:00 będzie live na Twitchu, u mnie na dole będzie pewnie tam link. Będziemy sobie oczywiście robić first looka z rozgrywki, no bo wiadomo, że w 30-minutowym first looku teraz, który się odbędzie, no nie da się wszystkiego pokazać i nie da się wszystkiego, wiecie, zobaczyć, także... Przegięliśmy, tam jest 50 minut, słuchajcie. Także o 20:00 na Twitchu zapraszamy was serdecznie, a my sobie wchodzimy już do naszego domku. Słuchajcie, domek zrobiłem, starałem się robić tak eko, w sensie z tego dodatku. Nie wszystko było, bo też dużo rzeczy, wiecie, jakieś tam nie ma, ale jest, słuchajcie, jest. No i zobaczcie. I zobaczcie teraz na tą okolicę. Problem jest taki, że my jeszcze nie do końca też wiemy, jak działają niektóre te rzeczy i które faktycznie będą dobrze wpływały, które źle. Tak, więc no okolica jest... trzeba się tego nauczyć. Dość taka... tutaj jakiś teren budowy, jakieś wykopaliska, jakieś kamieniołomy, nie wiem, jakieś tam kontenery. No właśnie, kontenery. Chyba jakiś kamieniołom czy coś. Nie wiem, słuchajcie. I tutaj, słuchajcie, mamy też na dole, na pasku, właśnie ten ślad ekologiczny. U nas jest zielony, więc tak jak powiedziałem wcześniej, dzielnica jest ku dobrej drodze, to wszystko idzie. Natomiast pewnie w innych dzielnicach będzie to wyglądało inaczej. I my to mamy na poziomie chyba 7 było napisane, coś takiego, czy... Nie mam pojęcia. Nie wiem. Dobra, pokażę wam szybko domek zaraz. No, mów Madzia, mów. Simeczka ta nasza, wspaniała. Ona ma już jakieś złe nastrojniki. Weź zobacz, co ona tam tutaj jest. Sumienie konsumpcjoni... Aha, no tak, bo ona jest... No tak. A no tak, bo oni mają te nowe cechy. Co za kosztowny zakup. Zofia obnaża swoje prawdziwe wartości. Ech, ten konsumpcjonizm. I słaby interes. Kupowanie nowych obiektów jest lekkomyślne i generuje odpady. Albo ona jest friganką. Tak, sumie wolą no tak, już się nie podoba. Się na początku. Trudno. Słuchajcie, postawiłem tutaj te wszystkie rzeczy. Te okna może tak dziwnie wyglądają z zewnątrz, natomiast wewnątrz bardzo ładnie się prezentują. Na dachu dałem panele słoneczne, żeby odzyskiwać tą energię. Tu mamy ten taki... tą fermę. Hoduj robale, hoduj świerszcze czy żuki. Co chcemy? Kurde, może żuki. Może żuki, dobra, to niech ona sobie tam już robi. Tutaj mamy tą deszczownicę, nie? O, patrz, tu było napisane co? Zielony ślad ekologiczny, czyli dobrze to jest. Czyli to jest dobre. A co można z tym zepsuć? Co? Ja nie chcę. Nie będziemy nic psuć, jeszcze się nawet nic nie zebrało. Tutaj mamy, słuchajcie, tą naszą niszczarkę. Poddaj recyklingowy przedmiot wyposażenia Sima. No można wszystko tak... O, masz jakieś lampy, dawaj, zróbmy to. Zrobimy to. Tu jest śmietnik. Tutaj, słuchajcie, jest agregat do prądu. Dodaj paliwa. Zofia nie jest w stanie za to zapłacić. Fragmenty można pozyskać, poddając recyklingowi na przykład brudne naczynia, czy obiekty O Jezus! Czyli to działa na to, co się wytworzy w tej drugiej maszynie. Czyli słuchajcie, jeżeli my nie będziemy chcieli... W sensie, jeżeli nie będziemy mieć tych paneli słonecznych, to możemy sobie ten prąd wytworzyć
z tego agregatu. No bo też nie cały rok jest słońce. No o właśnie. Włącz agregat. Do uruchomienia tego agregatu potrzebne jest paliwo. Wciśnij czerwony przycisk niebezpieczeństwo. Tutaj wtedy mamy... wszystko wybucha, bo się tak, ja nie wiem, o co chodzi. Tutaj, słuchajcie, mamy dowody. Dodaj, Boże, dolej biopaliwa z fermy owadów. Owady nam będą produkowały. Oh, Jesus. Zapłacić. Elementy można pozyskać poddając recyklingowi na przykład telewizory czy komputery lub Jezu, czyli Magda. Tu są różne rzeczy, z różnych rzeczy różne paliwo się... Tak. Jesus! Słuchajcie, będzie ciekawy live, to już wam mogę powiedzieć, bo my tego wszystkiego nie zobaczymy. Ja dodatek jest trudny po prostu. Tak, jest trudny. Mam wrażenie. I też słuchajcie, w opcjach można sobie to wszystko wyłączyć. Jest tutaj życie eko i można sobie to po prostu powyłączać, te ślady ekologiczne. Natomiast chciałem wam pokazać cechy parceli, bo są. I nasz dom ma akurat cechy parceli ekoparcela, studnia naturalna i geotermalna, czyli ciepło nam daje, mamy pod domem jakby studnię wody, taki wiecie, zbiornik naturalny, no i też mamy tą ekoparcelę, że wszystkie te proekologiczne działania przebiegają znacznie sprawniej. Mózg mi puchnie, jest trzecia w nocy, ja nic my to nagrywamy o trzeciej w nocy, dlatego że dodatek wyszedł o północy, więc nagraliśmy pierwszą część. W tym czasie, kiedy nagraliśmy już pierwszą część, to trzeba było zrobić domek cały. Macie w tym czasie robiła miniaturkę, więc ja robiłem domek. Domek nam zajął około, mi zajął około półtorej godziny, żeby go zrobić. I właśnie wam go pokażę. Oj. Także słuchajcie. Tam jest studnia. Podoba mnie się, poczekajcie, o, z dużymi ścianami, no ładny mamy jest. Nowy kominek, nowy stoliczek, obrazy, dziękuję. Nowe okna, słuchajcie, drzwi też dałem nowe, tutaj też jest nowe okno z tym parapetem, zobaczcie. Co tu jeszcze jest? Wiadomo, że to cały zestaw wanny, toalety i zlewu jest też ten nowy. No schody na górę, tutaj słuchajcie, mamy też... super trik z tym, jak z się nazywa to, co pochłania te... Okap się schował, słuchajcie. Mamy sypialnię też z kominkiem, komputer i tutaj, słuchajcie, też są te nowe urządzenia. I zobaczymy zaraz, co my możemy tutaj robić, Madzia. Pewnie milion rzeczy. Nie możemy, tu możemy coś. No. Uruchom saturator. Stanowisko do ważenia jest puste. Załaduj do niego jakieś składniki. Czyli tu można na przykład owoce pewnie do tych soków. Nie wiem. A gdzie się o, dawaj. Barwnik weź, bursztyn, o Jezu. A weź tym chłopem, bo on jest tym wytwórcą, on ma cechę chyba też. A ona już tak, będzie robale sadziła. Ona będzie robale sadziła, także kupimy składniki, chodźcie jakieś, dobra, kupmy jakieś to. Oni oczywiście wygrali na loterii, dość sporo pieniędzy, więc... Tak. Wiecie. O, wosk, bo tu świec, weź troszkę tego i dobra. Zróbmy świece. Okej, słuchajcie, mamy to. Dziękujemy za złożenie. Aha, to on już pewnie wszystko ma w ekwipunku od razu. No ma... W ogóle to, że można teraz sobie startować ekwipunek, to jest po też prostu... jest miodzio. No dobra, słuchajcie, czekajcie, damy jeszcze oczywiście automatyczne przełączanie, wszystkie światła. No teraz trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać. Okej, okay, ona idzie do tyłu ona najpierw. Idzie robale. Ona tak, idzie robale. A czekaj, to może wiesz co, nie w tym czasie? Ulepsz, ale... Nie, tu, na tym niżej. Rób świecę. A, tutaj. Tak. Już. Recyklingu? Co? Co? Skorzystaj z maszyny do recyklingu, szperaj w ich poszukiwaniu, sortuj przedmioty poddawane recyklingowi lub kompost w zewnętrznym śmietniku. Jezu, słuchajcie, to jest... Dobra, to niech robi te recyklingi, nie? A może my to musimy zrecyklingować, nie, słuchaj? Nie, myślę, że nie. A on te lampy już zrecyklingował, nie? To ona recyklinguje, dobra, to niech... A, to niech robi. A czekaj, ja chcę tylko zobaczyć jeszcze, Madzia, jedną rzecz. Na przykład jak wisi u nas telewizor na ścianie, czy on może wziąć na przykład do recyklingu? Nie. No to jak możemy telewizor... A może jak się zepsuje? No na przykład... No bo czy na to robale? No na schodu. O, coś tam będzie recyklingowała? Pielęgnuj. To niech on popielęgnuje. Ona będzie tu, uwaga, robiła recykling. A tam przybliż te robactwo. A słuchajcie, naprawiłem też sterowanie. Magda, one łażą. No, a co mają robić? To są robale. O Jezu. Żuczki. I można z nich gotować jedzonko. Pielęgnuj, chodź tu. Czemu on nie może? Podejdź tutaj. O. A ten... A nie wiem, czy nie powinieneś od ściany tego odsunąć trochę, wiesz? Tego, możemy. Tej farmy. Może on musi mieć jakieś dojście z... A, no widzisz, bo to było na Bibi wstawione. Dobra, to ty sobie tam pielęgnuj.
proszę pięknąć. A my tu mamy, właśnie otrzymałeś swoje pierwsze elementy i fragmenty z maszyny do recyklingu. Przesuń kursor nad maszyną do recyklingu lub fundusze rodziny, aby sprawdzić, ile ich masz. Fundusze rodziny. Magda, zobacz. O, Jesus. O mój Boże. Te Sims już nigdy nie będą takie same. No nie. Elementy i fragmenty wykorzystuje się do tworzenia przedmiotów za pomocą fabrykatora lub zasilania obiektów wykorzystujących wodę i prąd. Dobrym sposobem zdobywania elementów i fragmentów jest poddawanie recyklingowi rzeczy znalezionych w śmietniku. Okej. No i można na przykład właśnie... prąd. Kosza na śmieci, nie? Tak. Zobacz, o, on coś tu pielęgnuje. Jeżeli ona teraz ma te... On z żuczkiem gada. O mój Boziu. Łodziak. O, i mamy, słuchajcie, widzicie, strzałeczka jest... żółta do, w stronę jakby dobrego czy złego? Chyba złego. No, popsułeś. Czekaj, ona, gdzie ona biegnie już? Jak ona ma te części już, gdzie do kompa ty? Taka frigantka może spróbujmy... już do kompa. Wiesz, co ja spróbowa? Zabrać od tego ziomeczka ten woski jakiś barwnik i spróbować dać jej teraz robić świeczkę. A możemy. Bo ona w sumie ma już te części, nie? No bo niech nam da... No możesz na nią przesunąć. Po prostu. Aha, no widzisz, to jestem świetny w to. No bo to zróbmy tak. I jakiś barwnik. I jakiś barwnik. No dobra, niech by... Może żółty kanarek. A może taki barwnik... Niebo? No niebo. No czeka, to nie jego, to przyznałem. No widzę, bo się już na oczy nie widzę. Dobra. To ona to ma. I teraz, czekaj, pytanie jest takie, czy będziemy mogli sobie to zrobić? Babo, twórz. No nie, możemy. Twórz świecę. No. A kliknij pan no nie. Na ten wosk, co masz z nim zrobić? Jesus. To ja nie wiem. Ja chyba... Aby zdobyć więcej elementów i fragmentów, skorzystaj z maszyny do recyklingu. Szperaj w ich poszukiwaniu. A czekaj, a jak ja bym... A ona... Gdzie ma te recyklingowe rzeczy, które właśnie zrecyklingowała przed chwilą tutaj? Nie wiem. W funduszach rodziny chyba tylko, są tak, tak? Tak domyślnie, czy nie? A może w wyposażeniu rodziny? To by było bez sensu. Czekaj. Nie wiem, czy one nie są po prostu tak domyślnie, że my je mamy, nie. Ale nie do końca. To może to jest to w tych funduszach rodziny tutaj pokazane. No. Poczekaj, bo to było napisane. Elementy i fragmenty wykorzystuje się do tworzenia przedmiotów za pomocą fabrykatora lub zasilania obiektów. Dobra. Przesuń kursor myszy do recyklingu lub funduszy rodziny, aby... No to tutaj. O, patrz, reklamówka lata. Możemy coś z nią zrobić? Nie, no nie możemy. Ale jak to ładnie wygląda? W sensie, no, brzydko, bo syf, ale wiecie. No, syf. Tragiczny syf. Fujka, no, fujka. Fujka, fujka. To czy, a może ona to może... A niech spróbuje jeden barwnik i jedno to zrecyklingować. Poczekaj. Znaczy, no Toś tu, kobieto. Nie... On się tam będzie podziwiał. Ten serduszka tam. Tak, coś tam już sprawdza. Wiesz co, Macie, zobaczymy sobie jeszcze. A te panele słoneczne w ogóle jakoś działają? Nie wiem, czy coś trzeba z nimi zrobić. Nie, one chyba po prostu są. One po prostu są. O, czekaj, przetwarza się to do recyklingu. Może to faktycznie też trzeba ten wosk przetworzyć, słuchaj, przetopić. Nie, pewnie trzeba przerobić jakiekolwiek rzeczy i wiesz, żeby mieć po prostu te części jakby. Kurczę, nie wiem. Albo przecież... Dobra, i co? Ona to bierze, okej. Okay. Powiedziała recycles w ogóle, tak, opatrz, no. Widzisz, poszło, plus 8, no. Plus 8. I teraz... A zobacz, czekaj... teraz może będą. Potrzebujemy 25, to... 25 tych takich, widzisz? No. A ile mamy okay, tego? Okej, a co z tym? A to do świeczek? 24 mamy, nie, 12 mamy takich, a tu? No to trzeba dużo przerabiać, a do świeczek? A ta świeczka? A do świeczek? O! Twórz świecę. A, bo on teraz nie ma bloku. To laską weź. Ona ma wszystko. Dobra, twórz świecę. O, niebo. 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 Słuchajcie, niebo. Rób świecę, babo. Pokaż. Ale szczerze? Robi świecę. Jaka muzyka w ogóle? Cześć. Chcesz dowiedzieć się więcej o swoim wpływie na otoczenie? Jeśli masz chwilę, chętnie porozmawiam z tobą o tym, jak twój głos może uczynić tę okolicę bardziej ekologiczną. I gadamy. A to poczekaj, najpierw niech ona zrobi świecę. To niech on pójdzie. On pójdzie. Dobra, ale ja muszę zobaczyć robienie. Dowiedz się więcej o głosowaniu na zielone plany działania. Dobra, idziemy. Weź mi ją, poka. Co ona tam macza? Ma, co tam macza? Poka, babo, co? Ej, tak zdobywanie, się faktycznie robi. Zdobyta umiejętność wytwarzania. No. Zofia Ekoświr rozpoczyna swoją przygodę wytwarzaniem. Produkując obiekty za pomocą fabrykatora lub
tworząc świece przy stanowisku do produkcji świec, będzie ona rozwijać swoją umiejętność wytwarzania. Zwiększy umiejętność wytwarzania, aby odblokować więcej obiektów i typów świec. I słuchajcie, właśnie w tym mieszkaniu, w tym apartamentowcu były rzeczy wyprodukowane przez ludzi innych Simów. Tak. No zobacz, ona robi świece. No czad. Jak się to się tam, nie, to się nie pykło, bo to on jadaczkę drze. Może oparzyła się o wosk. O, mamy tutaj wytwarzanie, no ale dobra. W ogóle, nie wiem, czy wiesz, Maćku, ale no. Te świece normalnie będą się spalały. O. W sensie, że będą się kończyły po jakimś czasie, nie? No to super. A tu trzeba by było kupić jakieś owoce, wiesz, i zobaczyć, czy można zrobić sok. W tej maszynie, w tej maszynie, tutaj. Tak, tak, tak. Mhm. Dobra, zaraz ogarniemy. Weź zamów nasiona. Przez kompa. Czekaj, bo ten gada. A czekaj, owoce. Czekaj. O! Zielone lokalne plany działania. Witaj w Evergreen Harbor. Nazywam się Nox. Nie chcę, żeby zabrzmiało to nieskromnie, ale uchodzę za miejscowego mistrza ekologii. Uwielbiam też rozmawiać o życiu eko. Wiesz, że możesz głosować na lokalne plany działania? Jeśli zależy ci na poprawie śladu ekologicznego naszego otoczenia, warto oddać głos na plany związane z ochroną środowiska. Pomyśl o drzewach. Jest w czym wybierać. Proponuję na przykład zielone inicjatywy, ekologiczne urządzenia, produkcję czystej energii. Głosowanie to bułka z masłem. Możesz to zrobić za pośrednictwem publicznej tablicy głosowań lub nawet użyć do tego własnej skrzynki pocztowej. Żadnych wymówek. Pamiętaj tylko, że musisz mieć odpowiednią liczba punktów wpływu. Co? Na dobry początek dam ci ich trochę. Termin zakończenia głosowania poniedziałek o 18. Więcej informacji w panelu Simologii. Pokaż mi naszą lokalną tablicę. O! No jest tu. O kurczę. Jaki syf. Tu jak se ryby łowią. Landgrabowa oczywiście pierwsza. Ta, ona wszędzie jest. No to dobra, to ja chcę głosować. Poczekaj. Proszę, głosuj na lokalne plany działania. Zapoznaj się z... Dobra, to idziemy od razu. A niech na razie zobaczymy, co Zofia robi tutaj z tą świeczką. Ona ile macza. Tej... macza. Zobaczymy, jak to będzie długo trwało też. I za chwilę się wybierzemy do tej, wiesz, Macia, do tej strefy tam przemysłowej. Strefy. Charakterystyka twórcy. Tak Zrobiła. Poka. Zofia zakończyła tworzenie obiektu. Ten obiekt to świeca maczana. Można go znaleźć w wyposażeniu... Czekajcie. Weź ją na ten, na stolik nocny. No mamy. Teraz ona może ją zapalić na przykład? No, chyba tak. Lokalne plany działania. Nie wdrożono jeszcze ani jednego. A czekajcie, a gdzie my mamy? To są punkty wpływu. Mhm. Jeden głos, 10 punktów. O kurczę. Mhm. No będzie no, trzeba te punkty zbierać. Ale jak to zbierać, trzeba też się dowiedzieć. No. A co to jest? Nie wiem. Dodaj lokalne plany działania do bieżące. I możemy sami sobie... Tak, ale nie tu mogę masz, nic. Gdzie masz napisane te punkty wpływu swoje, to masz taki znak zapytania. Może tam jest info... Zdobywaj punkty wpływu, pomagając w realizacji lokalnych planów działania, zawierając nowe znajomości, wykonując czynności związane z karierą miejskiego projektanta lub po prostu prężnie wspierając nową społeczność. W ogóle słuchajcie, jest też nowa kariera i zaraz wam to też pokażemy, bo jest przez komputer. Mhm. Ekologiczne urządzenia, mania przetwarzania, promuj kreatywność, smakosze, łączcie się z... Ojej, wiesz co, ja bym poszedł może w to ekologiczne urządzenia. Mhm. Tak. Poszło. I cyk. Dobra, a Zofia tutaj tą świeczkę rozpal. Ta świeca. I ona się będzie spalała. I ona się skończy za jakiś czas. No dobra. A weź jak najedziesz na nią tą maszynę, na przykład ja się będzie paliła, czy nie? Nie. Nie. Nie, ale... jakoś wyjątkowo. Czekajcie, zobaczmy sobie też tą karierę jeszcze. Kariera. Znajdź pracę. Mhm. Dobra. To jest miejski projektant chyba. Tak, a ja bym chciał jeszcze zobaczyć, wiesz co... Ojej, a co to? Do głosowanie. I, ale Zofia. Zofia też ma 10 punktów, więc też możemy zaraz zagłosować. Tak, bo każdy sim ma dzielne jakby, nie? To wiesz co, pójdziemy też ją zagłosować i pojedziemy na miasto, słuchajcie, zaraz. Tak, kurczę. Pokażę tę karierę. To jest, wiesz co, szczerze Magda, to jest mega... Wszystko takie... Pokomplikowane. Tak. I nie wiem, jak my się w tym odnajdziemy. Ale podoba mi się to, że... Ekolożka już była. Miejska projektantka. Dokładnie. Miejska projektantka. Jako miejska projektantka możesz planować i projektować rozwiązania wszelkiego rodzaju problemów związanymi ze środowiskiem. Koniecznie też rozmawiaj z innymi simami o tym, jak zmieniać świat na lepsze. Ścieżka kariery, techniczka, ochrony środowiska i miejska... Okej, okay. A coś jeszcze nowego jest? By się świeci... Wolny strzelec, ale tu wiadomo, że ale to już było. A weź wolny strzelec, bo... I weź jej to zaakceptuj. A programistka? Wytwórczyni. Żeby była tym... No, ale to on miał być chyba wytwórcą. Tak.
Samowystarczalni, styl jutro... No, to jest to samowystarczalni, nie? To jej to damy, to czekaj. A możemy to cofnąć? Zmieńmy pracę, żeby ona była tym, wiesz... Projektantką. Tak. Znajdź pracę. Szczur tam biegł! Co? A możemy coś z nimi zrobić? Nie, nie możemy. Jezus, jak wierzę. Masakra. Ej, ale to może być naprawdę w sensie... Ciekawe. Ciekawe pod względem rozgrywki, że faktycznie będzie trzeba coś robić na dłuższą metę, a nie tak jak w Sulani, że raz zrobisz i masz już tak naprawdę zwalnie. Zadanie. Zdobądź materiały z recyklingu. Czy Ewa powinna przyjąć... Tak. Okej. Okay. Tak. Tak. I patrz, tutaj nam się coś... zabanglało. Obecne uchylenie? Co? Jezus. O, dostałeś 5 punktów wpływu. O. Proces znoszenia planu. Aby rozpocząć proces znoszenia aktywnego lokalnego planu działania, wniosek o zniesienie planu przez publiczną tablicę głosowania... O Jezus Maria. Symony ja nie muszą przetwarzam zabyć... informacji już dzisiaj. Tego jest dużo. Poczekaj, zagłosujmy. I pójdziemy na miasto zaraz. Dobra. Coś, o, on tu z nim, czekaj, bo on tu tak z nim gada. A zobacz, czy możesz pogrzebać w tych śmietnikach, co tam stoją przy ulicy? Pewnie nie. Dowiedz się więcej, to już widzieliśmy. I teraz jest w ogóle opcja wyślij do domu. To doszło do aktualizacji. A spróbujmy pogadać na temat tego stylu życia. Zobaczymy, co nam powie. Zofio, chodź do nas. Zofijka. Ale Magda, powiem ci, że to jest... No tego jest dużo. No tego jest dużo i to nie jest do ogarnięcia. Tak na raz. No, na dlatego pewno nie. Myślę, że będziemy, myślę, że na live'ach będziemy robić dużo teraz z tego, żeby, wiecie, trochę to odgruzować wszystko tutaj, ale kurczę, ciekawie to wygląda. Naprawdę nie spodziewałem się. Otoczenie mi się podoba, ale chcę zobaczyć. Myślę, że weźmiemy też to, nie? No, no, no. O, mamy 6 bo głosów. Bo to co tydzień jest tak jakby nowe, nie? Tak. Dobra, on niech z nim pogada jeszcze chwilę. A patrz, ona głosuje tutaj, zobacz. No. Aha, i oddała swój głos. A możemy na przykład plotkami... Jakie masz... Nie ty. Jakie masz plotki? Pokaż. Boże, jakie tu w ogóle śmieci latają. No, tragedia, że nie można nawet tego podnieść samemu. No. Ale no a on się po prostu zmieni. Gada. To kaczki. Ej, tu też ma panel solarny, zobacz. No. Ale czad. Jeśli nie wszystko idzie po twojej myśli, zainwestuj w miejskie projekty, aby... Aha, no dobra, czyli nic nam nie powiedział. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Jedziemy na miasto, zobaczymy, co tam się dzieje. Jaram się trochę, powiem ci. Ja też, ale trochę jestem bardzo zmieszany, że tak powiem. Tu jest, słuchaj, to jest jakaś knajpa. Tu ktoś mieszka. Ten środkowy, bo tam jest ten, to jest ta taka... A to jest mieszkalna parcela. Tak? Tak, tutaj. No sypisko może... śmieci, tak. O... No to tu idziemy. Go. Ja myślę, że ona pójdzie sama. Tak. Tam to niech się... Niech tam gada sobie z tym z naszym gościem. Lokalnym, wiecie, ekologiem. Mhm. Ale kurczę... Dużo jest tych opcji, moi drodzy. Jest strasznie dużo rzeczy. To wiecie, czego ja się teraz boję, że jak ja wejdę do ptaków, to będzie syfkiła i mogiła. No, aha, i to jest taka pusta parcela, tak na środku niczego. Ojej, ojej. Ale okolica jest, no powiem wam szczerze, że... ładnie jest to zrobione. Ładnie. W ogóle ten dom tam przy tym. Aha, i tu też jest tablica, zobacz, tu też jest tablica. No. Przejrzyj lokalne plany działania, przejrzyj projekty dotyczące przestrzeni społecznej. Patrz, tu jest śmieci, możesz sobie pozbierać, ty. Nie mogę. Nie możesz? O, czekaj, nurkuj po jedzenie, nurkuj po okazję, nurkuj po składniki. Tak. Posortuj, ten... posortuj śmieci, Magda. To będzie... Kompost? Zrzymi się w śmietniku. A może nie. A tu jest taka kupa śmieci z wanną, zobacz, czy możesz na nią kliknąć. Nie mogę nic zrobić. Ale po co jest ten dom, przepraszam? On jest cały pusty. Może to się zmieni później. Na przykład, czy coś. Nie wiem, tu coś mamy, co to jest? A, to jest ten, jakbyśmy nie mieli tego w domu. Do segregacji śmieci, do odpadów. Dobra, tak, coś tak, tutaj... Tak. A weź rozejrzyj się jeszcze po tym. Fajna animacja. Dostała coś, co dostaliśmy? Ale to jest straszne powietrze, ona się dusi, nie? Dostaliśmy składnik. Zofia jest friganką. Frigan jest... Okej. Zawiązał coś w śmietniku? Ojej, czekajcie, co dostaliśmy? Mamy. Wieprzu, o Jezus. Ej, ale jakoś normalna, więc to jest jeszcze dobre żarcie. Posortuj śmieci. Nurkuj po okazję. Patrz, Magda, to się zmieniło, widzisz? Przemysłowy. No, bo to jest w zależności od tego, gdzie ojej. Jesteśmy. Ona się dusi, zobacz. No, masakra. Pyf.
doskonałe. Weź ten, zrób taki objazd jeszcze po tym, jak ta okolica wygląda. Gdzie my możemy tu w ogóle gdzieś pójść? Jest taki... Tu jest domek, tu jest dom, mieszka. Fajne miejsce w ogóle. W ogóle to później będzie zupełnie inaczej wyglądało. No pewnie tak, jak będziemy dbać o to wszystko, jest no nie? Jest ten taki jakby dworzec. A tu, tu jest. Taki dworzec. Nie. Pociągi. A weź dalej w prawo, jedź. Jakby. I jeszcze. Ej, tu coś mamy. Aha, tu się mieszka. A, to jest to mieszkalne. No. Tak, oni mieszkają w tym kontenerze, słuchajcie. No super to jest. Wow, i w ogóle zobacz, ile kwiatów. Tu jakaś taka drabina. No powiem wam, kurczę. Poczekaj. Tu masz tację, nie wiem, czy na już inną, nie mogę dalej. Na inną parcelę byśmy nie musieli iść. No powiem ci, że tu nic nie ma, ale jakoś tak, tutaj powiem ci, Madzia, że pustawo. No dobra, niech ona tutaj, słuchaj, aha, posortowałaś te śmieci? No widocznie. A spróbuj A wyrzuć śmieci, poczekaj. Aha, ten też grzebie. Pokażesz mi, proszę, widok okolicy? Ohydne powietrze. Powietrze wydaje się nieco cięższe niż zazwyczaj, ale za to przemysł kwitnie, no spoko. Dobra, zobaczmy sobie tą okolicę. No, bo chcę zobaczyć jedno miejsce, ci pokazać. Gdzie to jest? Tu? Nie. A może to tu jest nasza tam? Okolica. Może to i było tam. Ale to jak mamy, słuchajcie, to miejsce jakby... Bo tu będzie można oczyścić. Głosować na to, żeby to się... Oczyściło? Zmieniało, no chyba tak. No to czekaj, pójdźmy do tego placu świerków, bo tam i tak tutaj nic nie było na tym wielkim, ogromnym placu, tylko była ta tablica do głosowań. Mhm. No i ten śmietnik, ale... No nie wiem. Kurczę. Komplikowane to jest. Bardzo. Tu też ta tablica widzę. Syf. Tu ta zgniatarka też jest. O, no. A czekaj, tu jest coś nowego. Aha, nie. To jest ten śmietnik tylko. Mhm. Ale zobacz, my nie możemy w ogóle tego podnieść, żeby na przykład, nie wiem, oczyścić okolicę jakkolwiek, czy coś? Nie. I weź teraz tak kamerę, żeby było widać to, co jest... Wiesz, że możesz sobie na ten most, ten tutaj taki duży, to weź normalnie tutaj, o. Ale simem? No. O. O, i tu jest ten właśnie dworzec, co ci mówię. Podejść sobie... tutaj, no niech ona tu przyjdzie, ale to... Zobacz sobie ten budynek. Jest ładny. No ładnie to wygląda, ładnie. Ładnie. A później będzie jeszcze ładniej, jak uda. No ale mamy świeczkę chociaż zrobioną w domu i zagłosowaliśmy na projekt, słuchajcie. Mamy świeczkę, to jest ważne. A czekajcie, a czy my możemy teraz sobie zobaczyć rachunki nasze stąd? No tak. Nie. Nie. To się zaskoczyłam. A co tu? Ktoś tu norku? Jezus Mikołaj. Święty Mikołaj w śmietniku. Jezus. Aha, to wchodzi normalnie. No. Ale strasznie jest to zanieczyszczone, wszystko jest takie, wiesz... Aż mi duszno. Masz mi duszno, aż nie mam czym oddychać. Dobra, to wiecie co, wracamy do domu. I spróbujemy sobie jeszcze zobaczyć te nasze rachunki, czy coś... Mamy właśnie te źródła odnawialne, wiesz o co chodzi, czy nam to w sensie odnawialne, czy mamy te panele słoneczne, czy działają? Ta opcja w rachunkach, która była na First Looku, na Twitchu, podana we wtorek, w środę. No, zobaczymy zaraz, poczekajcie. Wróciliśmy tu. Jestem ciekawa jeszcze robienia tych soków, ale to... No to myślę, że na live sobie... Pokaż rachunki. Patrz! No, i możesz sobie sprzedać. Ale mamy zysk z tego już. No. I mamy... Patrz, jesteśmy na plusie w ogóle. Czekaj, sprzedaj teraz. Aha, i tylko za 3 simule... Aha. No bo ty wiesz, no dopiero jeden dzień. No dobra, a ile mamy tych, czekaj, tutaj 20... Skąd ale jak jej części? Użyło w ogóle. No nie. Poczekaj, zobaczmy, co my mamy... Co to jest? Teraz śmieci możemy coś sobie przerecyklingować znowu? A, debug się to nazywa. Dobra, niech się tak nazywa. Dobra, zróbmy to. Bo że chciałbym, wiesz co, mieć więcej części. No to jest takie bardzo klimatyczne, nie? No. I ten motylek sobie tutaj frunie. I ta reklamówka frunąca. No, w ogóle sterta. Jezus. No, sywki łajem obiła. Szkoda, że deszcz nie pada, bo byśmy zobaczyli tą deszczówkę. Na live pewnie wieczorkiem sobie zobaczymy. Tak. A ta budka dla ptaków, można coś jej tam wrzucić, ziarno, coś? Obejrzyj tylko. A nasze robale coś stworzą? Pielęgnować tylko możemy, wyczyść fermę. Weź na getcy z żuka. O Boże, co? Yummy. On tu widzicie, ogląda teraz telewizję. Ojej, coś tam... A tu... Magda, zobacz ile mamy. O kurcze. Mm-hmm. I... Czy ja mogę teraz... Dolej paliwa. Nie. Po co? A czemu nie?
No bo nie wiem po co, skoro mamy prąd z tego. To wodę. No możesz. No a prąd mamy z dachu, no nie? Tylko nie wiem, czy to jest eko w sumie. No ja też nie wiem, czy to jest eko. Chyba tak. Ja jeszcze nie rozumiem. No ale to nie jest biopaliwo. I czekaj, teraz coś tu się... Ona tam patrzy. Coś się dzieje. Czekajcie, i czy teraz... No bo my teraz jakby wytwarzamy wodę, tak? No chyba. Ojej, czekaj, nie kalendarz. Zobaczmy sobie te rachunki jeszcze raz. No. Stopa, okej. No nie, no patrz, woda jest zero. Poczekaj, ona musiała to trochę powytwarzać. Wyłącz generator. Nie, no niech on pracuje. Bo my chyba tyle, ile tutaj uzbieramy, to będziemy jakby mieć na zero rachunku. Wiesz, zobacz, on teraz korzysta z toalety. Nie mózg wiem, Magda. Mózg mi paruje. Ej, słuchajcie, dajcie coś w komentarzach, co wy o tym myślicie, bo ja jestem trochę confused. A mogę mieć jeszcze jedną prośbę? No? Żeby zamówić nasiona owoców i spróbować zrobić sok? A to będą tak po prostu z nasion już od razu? Czy trzeba no je gdzieś tak, no hodować? No jak ten, jak zamówisz ten, no to masz owoce. Tak ze dwie paczki. Czekaj. Zamów. A mamy coś jeszcze, jakieś inne opcje tutaj? Chyba nie. Dobra, zamów. A barwniki można? Nasiona? Nasiona, no. I owoców. Coś tak za 2, 3, 5. Coś tak za 5. No i teraz ten, pootwieraj te paczki. On to ma, dobra. I? Dobra, i dajmy jej to wszystko. Ona będzie robić? Tak. No niech robi. Jakieś banany, kiełbasa, banany i inne towary. Dobra. Zostaw komputer, moja droga. I zobaczmy. Rzuć składniki. Czekaj, ja będę cały czas kontrolował, słuchaj, te rachunki. Patrz, widzisz? Mamy wodę na plusie, bo sobie sami wytworzyliśmy. No. O kurczę. Ale to jest skomplikowane wszystko. Bananowy. Może być. Bananowy, tak. No. I co teraz? Niech będzie. Dobra, wrzuci. No. Wrzuć to, Zośka, czy jak ci tam. Wrzuciła. Uruchom saturator. No. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ojej. Jaki tablet, Jesus. O, jakiś dym? To jest ten, szampan z sokiem bananowym. Tak. Zdobyto, Magda, kolejna umiejętność, zdobyto umiejętność ważenia napojów. Zosia rozpoczęła swoją przygodę z ważeniem napojów, rozwijaj dalej swoje umiejętności przy użyciu stanowiska do ważenia i eksperymentuj ze składnikami. No to powiem wam, że grubo, nie? Szczerze, że na trochę razie się, mnie to trochę zaskakuje się... pozytywnie, tak, bo tak. Coś faktycznie można tutaj dłużej pograć, tak mi się wydaje. Tak, totalnie tak. Totalnie tak. A czy ta maszyna tutaj dalej... Aha, dalej działa. Czy ty możesz coś zrobić? Może wyłączyć. Ale czekaj, albo mamy jakby wspólne... To dodaj paliwo jeszcze do tego, do energii. Będziemy mieć w ogóle, słuchajcie, energię. Tu generator, tu panele słoneczne, wszystko. Tak. Będą nam płacić za to, że tu mieszkamy. Dokładnie. Mamy tego bardzo dużo. No, ale... No teraz będzie trochę mniej, co prawda, o. Tak, poza rozgrywką, to muszę powiedzieć, że A co robi w ciszy, bo wszystkie niebezpieczeństwo? Maciek, jesteś pewien, że chcesz to robić na First Looku? Nie, no to robimy to na live'ie. Nawet czekaj, jeżeli czekaj. Nie jesteś, to zrób. Aha, przemysłowy ślad ekologiczny. No. To tego no. Nie możemy mieć. Dobra, to wypad z tym. Do widzenia. Ogólnie wracając tak do pierwszej części filmu jeszcze. A to? Że Magda, są... to też. No. Czyli to też jest złe. Tak, bo my wtedy idziemy... Mówiłam, tak? Że I don't know. Ja nie wiem. No chyba tak. No robi kuku. No bo eko jest deszczówka i panele słoneczne. No to eko to jest tutaj to. No to proszę padać. Proszę padać. Słuchajcie, my potrzebujemy water. No. Dobra, dokończę zdanie. Dokończ zdanie i zobacz, jak tam sok się tworzy, że... no. Ogólnie. Idziem. No. No powiedz, powiedz. Nie styka dzisiaj. Że są bardzo ładne meble w tym dodatku. Haj, dobrze zgodziłem, wydłużała z siebie, dobrze. Tak, i suchy. Dobrze. Większość. No. No okej. Okay. Tak, no, padać nie pada. Ładne. Są bardzo ładne.
I co można z tym saturatorem tam na górze, co tam się wyważyło? Poszedł dym i co? No i się saturuje. A, saturuje? No nie, no jeszcze patrz, jeszcze tutaj jedzie? Chyba się coś... Co tu no się jedzie? Patrz, tutaj jakieś bąble lecą. O, czerwona bąble. Lampka. Iku. Patrz, Magda, nam zielony ten schodzi, widzisz to? No bo popsułeś tym generatorem, czy jak mu tam... Wiem. Ej, nie. Ona telewizję ogląda zamiast iść się wysikać. Gotowe ty. Do zbioru? Nie. Nie. Grana mówi po prostu Siku. Bardzo stanowczo. Nie. Siku. Skorzystaj, no, ale panele mamy eko. Ezu, no, dlaczego tak zepsuliśmy to? No bo żeś narobił tam bałaganu. Dobra, za chwilę się też kończy to głosowanie, zobaczymy jaki projekt wygrał. To będzie jakieś Nie, to jutro, w poniedziałek chyba o 18 się kończy. A. No tak, racja, mamy niedzielę. W sensie w Simsach mamy niedzielę. Tak. No i co? I idziemy w złą stronę. No. Ciesz się słońcem i świeżym powietrzem. No, a ja za chwilę będę się cieszył sadzą. Gotowe do zbioru. Już Nie. jest? Pokaż, czekaj, pokaż. Nie. Nie, po prostu. Ej, świeczka się topi. No, mówiłam ci. A weź ją ugaś, ty trochę hamujmy tutaj. Ugaś, ta świeca. Ta świeca została ugaszona. Ugasiłem. Czekaj, a pokaż mi... się zrobi? Patrz rachunek. No co? No rachunki są mniejsze, ale popsuliśmy świat. Także... Popsuliśmy świat, zepsuliśmy sobie wszystko. Tak. Staczyło pograć pół godziny i coś się popsuło. Tak, super. No dobra, słuchajcie, to my kończymy. Słyszymy się o 20 na live na Twitchu. Będzie też informacja na Instagramie o tym jeszcze, że jest live, także co? Może wy nam pomożecie na live, bo ja, słuchajcie, no mózg mi wybuchł. Słuchajcie, jest godzina 3:44 w nocy. Ja to jeszcze muszę zmontować wszystko i wyrenderować. No, także co? Lowki, kiski, besowski, bo ze mną Madzia z X-em. Byłam. Byłem również, a słyszymy się na YouTubie, buziaczki. Kochajcie nas mocno i pomóżcie nam. Pomóżcie, wesprzyjcie nas, bo ja dostaję do głowy. Także trzymajcie się, cześć i pa, pa! Pa, pa!